Jestem w Krynicy koło dworca kolejowego i bez nawigacji, bez pomocy nawigacji przejadę się ulicą Słoneczną. Ulica Słoneczna to jest droga biegnąca równolegle do torów kolejowych, ale po ich drugiej stronie, czyli droga będąca zaraz równolegle koło nas. Czyli zaraz tutaj za stacją w zasadzie będę skręcał w prawo. Tutaj bardzo ważna informacja. Wjeżdżamy w taki wąski odcinek. Od tej strony miejsce jest dość trudne, bo bardzo słabo widać znaki. A pojazdy, które zjeżdżają, one na tym zwężonym odcinku mają tutaj pierwszeństwo przejazdu. Ja tutaj muszę, jak widzimy, na tym zwężonym odcinku, wąskim odcinku ustąpić. Nie dziwmy się temu oznakowaniu po lewej stronie, które sugeruje, że tutaj są wyznaczone miejsca parkingowe. Ta ulica Słoneczna niegdyś, co nawet do dzisiaj pokazuje nawigacja, była drogą jednokierunkową z kierunkiem w przeciwną stronę niż teraz jadę i zapewne tutaj były cały ciąg miejsc parkingowych dla jadących w przeciwną stronę. Zmieniono tutaj organizację ruchu, droga już jest drogą dwukierunkową, nie ma tam miejsc parkingowych, zresztą widzimy, nie wiem, czy to jest zmiana czasowa, czy stała, jak na razie są żółte, na żółto jest, są wymazane tak naprawdę te miejsca. No i tyle. A dojechałem teraz do ulicy Źródlanej, do stopu. Zwróćcie uwagę, tutaj dość mocny spadek drogi i popatrzmy sobie tutaj w prawo. Skręcam oczywiście w prawo, skręcam pod ten zwężony, wąski i niski wiadukt. Ruch na tym wiadukcie reguluje nam sygnalizacja świetlna. Teraz mam światło czerwone, czyli jadą pojazdy, które jadą spod mostka. Jest zielone, z lewej nic nie jedzie, więc wjeżdżam pod mostek. A zaraz za mostkiem po prawej stronie mam parking, z którego teraz z przyjemnością skorzystam.